No, wydaje mi się, że już jest nieźle i już chyba sobie możemy zacząć. No, także wracamy sobie do giereczki, do naszego ducha. Dla oglądających to pewnie no, był tam chwila, moment, jeden dzień przerwy. Dla mnie około półtorej tygodnia, bo byłam na wyjeździe. Ale tam w dygresję mało ważne. Nexcik jest dzisiaj ze mną na Discordzie. Będzie sobie coś tam gadać, bo tak, bo się czuję samotna, jak jestem bez nikogo. Więc no, lubię mieć towarzystwo. Dzień dobry. Ejka. Tak, fajna nutka jest. No, dobra. To lecimy. Kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyliśmy. Nawet sobie obejrzałam na sekundkę filmik, jak to szło, bo kompletnie zapomniałam właśnie, w którym momencie skończyliśmy. O, tam jakiś wisielec sobie na drzewie wisi. Milusio. Czy ja mam szczególnie taki hard metal, ewentualnie jakiś popik? No, jak wracałyśmy właśnie z tej Danii, to słuchałyśmy sobie takich naprawdę mocnych nutek. Jak to się robiło? Czegoś nam tutaj brakuje, nie? Tu na przykład 7 na 10. A, i to jest bieżący cel gry, czyli ta Sofia. Pamiętam, że znaleźliśmy, w jaki sposób Sofia umarła. Dzwonnik złapał ją, przywiązał do krzesła i utopił ją w jeziorze. Na tym krześle. Straszna sprawa. Tak, mózgotrzepy też były, bo jedna dziewczyna z samochodu miała potrzebę mózgotrzepowania, także wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu było. Mi się wydaje, że ja tutaj dość dużą część pozwiedzałam. Z tego co pamiętam, chyba jednej znajdźki mi... No, aż takiej oczywistej tej nie widziałam, czy to dopiero się pojawiła? A nie, to jest z mojej starej sprawy. Tylko dlaczego ona się tutaj teraz pojawiła? Dziwne. Są tu jakieś te demony? Nie ma demonów. Przynajmniej na razie. Dobra. Jak my się tam mamy dostać? Ty, bo ja idę w drugą stronę. Fok. No i kurde, zaczyna się błądzenie, no. W jedną, w drugą. Jak tu przejść? Fok. A, i te drzwi też na pewno otwierałam na 100%. Ciekawe, czemu to tak wygląda. Nie mogę ich usunąć? Przecież one się tak trzęsą, jakby się je dało usunąć. No nie, no come on, nie róbcie mi tego. Wszystko mi pozamykali, no. Może od innej strony się uda wejść. A ty jak tam, Fedex? Jak się czujesz? All good? Czy my tędy przechodziliśmy? Nie pamiętam. Druga reklamka gdzieś wleciała. No, przed chwilą sprawdzałam, to 30 groszy dzisiaj było na dzisiejszym streamku zarobione. Dobra, co to jest? Szpital psychiatryczny Lux Eterna. W sumie to nie pamiętam, dlaczego mieliśmy iść do szpitala psychiatrycznego. Kogo my tam mieliśmy znaleźć? One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, they better hope it was at the expense of the person's memory. O, jest już to.
Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town. A big improvement. W sumie sama nie wiem, czy bardziej bym wolała wariatów, czy duchy wszędzie. No. Nie, ty nie chcesz. Look, if we're gonna ask this girl Iris about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? No, w sumie to tak. A Iris to która to była? Jejku, nie pamiętam. Nie pamiętam Iris. Ja pierdzielę. Czemu ona się tak boi, wariatkowa? Ciekawa też Spomienia jestem... Co? Wspomnienia z dzieciństwa. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. O, dzieciaczek. Okej. Przyjrzyj się. Jaki fajny dinozaur. Zawsze chciałam takiego mieć. I syn jest ten chory, na pewno. O, zaraz będziemy musieli tam wrócić, bo już są znajdźki do zbierania. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. Okay. Tu. Dobra, zobaczmy może tego dzieciaczka. Przyjrzyj się. Cześć, Kamil. Jak tam? Mały chłopiec o kulach, pewnie jest bliskim recepcjonistki. No podejrzewam, że chyba dzieciak, nie? Albo wnuk. Wpłyń. Zobaczmy. I know how hard it can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris, Iris Campbell. To tak by nie działało. Like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks. I feel better. Zajmę się tym, tylko muszę zapuścić żarowę. Dobrze, to popatrzmy. Iris Campbell, pokój 216. Terapia elektrowstrząsami zaplanowana na dziś wieczór. No super. Co mam? Znajdź przedmioty, aby wpłynąć na recepcjonistkę, ale już znaleźliśmy chyba wszystko. Czy nie? Ograniczone godziny odwiedzin. Obowiązują tu ścisła godzina odwiedzin, które ułożono dla wygody rodzin i lekarzy. Jeszcze jednej wskazówki nam brakuje. Czego nam brakuje? Chyba, że... Wydaje mi się, że się nie zaliczyło... O właśnie, nie zaliczyło się. No jak nie? Ty! Co nie? Może... Gdzie przetrzymywana jest, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Nie przeczytałam. Nie przeczytałam pytania. Dobra. Czyli co? Tabloid. Nikt w Salem nie jest w stanie rozwikłać tajemnicy dzwonnika, ani nawet jego zagadkowego znaku. Czyżby znak dzwonu zostawiony na ciałach ofiar był swego rodzaju autografem mordercy rzucającym światło na jego tożsamość? Jeśli dzwon miałby świadczyć o pochodzeniu sprawcy, oznaczałoby to, że zabójca pochodzi z Filadelfii, miasta z równie bogatą historią co Salem, w którym zresztą znajduje się też najsłynniejszy dzwon w Ameryce. Pytanie tylko, czy policja rozważyłaby tak śmiałą tezę,
Jeśli pomogłaby ona w doprowadzeniu śledztwa do końca. Coś czuję, że nie. Że to jest trochę za daleko wychodzące. Zanim pójdziemy dalej, daj mi tutaj znajdźki pozbierać, co? Jeszcze jeden. Jest tragedia w szpitalu psychiatrycznym Lux Aeterna. Salem może mieć związek z serią ostatnich morderstw. Ciekawa jestem, ile na tą chwilę było tych morderstw tego dzwonnika. Ile już osób zabił typek? O Jezu. Człowiek w pułapce. Jeśli rzeczywiście znajdę wszystkie te do tej historii, to coś czuję, że będzie ona okropna. Womans. No podejrzewam, że tędy musimy iść. Aha, nie przejdę tutaj. Fucken. Ale przejdę chyba naokoło po prostu. Coś tu mogę? Nie mogę. Jakieś demony? To, co też na początku chciałam powiedzieć i nie zdążyłam powiedzieć, to, że jestem ciekawa, w jaki sposób ta medium, ta dziewczyna, jest w stanie zobaczyć duchy. Nie duchy, tylko demony. Czy demony też na nią jakoś wpływają w zły sposób. W ostatnim artykule ostro krytykującym policję Salem za opieszałość i brak profesjonalizmu w prowadzeniu śledztwa w sprawie dzwonnika, porucznik Javier Rex Rice, główny oficer śledczy, zapowiedział, że przydzielono do sprawy 6 nowych funkcjonariuszy. Sam Rice nie skomentował tej decyzji. Zostawił to rzecznicy, z którym przeprowadziliśmy dalszą część wywiadu. No ogólnie te tabloidy nie dają nam zbyt wielu informacji. To jest po prostu takie chodzenie wokół, nie? Zbierz. Wejdź. O, nie wejdę tutaj. Szkoda. Szkoda. Joy już tutaj stoi i czeka. Kamera przed nami. No jest, rzeczywiście. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Jak 15 minut? O, duch. Ty, pa, ona tu umarła i tu została, w wariatkowie. Duch z wariatkowa. Siedmiu jeszcze brakuje. Dalej nie wiem, co to są te znaki tutaj. Nie mam pojęcia, co te znaki robią. Jak tam nekścik ci idzie? Jakoś. Jakoś. Mice can slip under doors, little cracks. It's all just concentration, discipline. I have time to practice. O nie, Jezu, już myślałam, że się zblokowałam na amend. Czekaj, tędy przyszłam? Nie, tutaj też jest jakaś pralnia. Aż mi się pierwsza historia przypomniała, jak gościowe. Ciało gościowy w bojlerze znaleźli. No. Widzisz tę kamerę? Jeszcze nie, ale zaraz zobaczę. A tu? Przyjrzyj się. Elektrowstrząsy. Łoże tortur. Ja pierdzielę, co oni tu robili, naprawdę. A. Ty to może mnie też tam znajdziesz. Przestań. A to? Co to? Uspokajająca układanka. Szachy chyba nie są uspokajające. Jak to nie? A są? Czemu nie? No nie wiem. Kurde, za dużo rzeczy do oglądania. A tutaj nie przejdę. Is that her father used to become violently angry when she would walk in front of the TV during sporting events. My great work will begin soon. Nic ciekawego nie ma do powiedzenia. A to? Co to?
magazyn. Jak tam? Aha, Joy już sobie poszła do przodu, ja po prostu muszę iść naokoło. Nie przeszkadza mi to, bo może, o właśnie, znajdę więcej tych skafandrów. Już to 6 mi brakuje. Może się uda. Szeroko oczy otwarte, chłopaki. Tak, no, pożycz sobie helikopter. No, no, no. Tutaj nie przejdę, ale tutaj sobie wejdę, co nie? O Jezu, kolejny duch. Go away. Go away. No dobra, no kurde. Nie chcesz mnie, no to nie. Nie będę przecież na siłę. Coś tutaj? Nie. O. Dzięki, że poczekałaś. O, ci perki. No proszę. You're up again, kid. I need to possess you to get past this crap. Nope. I hate that. Or you can just go on. Totally alone in here. Fine. You know what these hands are? Lost souls, I guess? Just seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on. Oh, straszne są. Dobra, jeszcze 5 brakuje. Fajnie by było, kurczę, jakąś historię zakończyć, nie? Co? Już ją wzięli? Joy, we don't have a choice. Now I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go. Nie, no. I jakie mam to sama obejść? No nie. Co to? Przyjrzyj się. Zapieczętowane. Co to jest w ogóle? O, jakaś ludzka czacha tam w tle. Ja tak naprawdę nie mam ani wyjścia w jedną, ani wyjścia w drugą. Creepy as fuck. Podejrzewam, że tu się pojawią te demony, na 100% się pojawią, nie? Niby jeszcze nie ma żadnych. Kurczę, Polik mnie swędzi. A, dobra, już. Już git. Co to jest za pomieszczenie? Czemu ono jest takie rozjebane? What the fuck? Jak tu jest działająca placówka, to chyba powinni już to naprawić trochę, nie? Czy nie? Nie, po co? No właśnie. O, słyszałam Kitku. Gdzie jest Kitku? Może na dole. Dobra. O, jest Kitku, no. Spadamy na dół w takim razie, tylko... O, już nawet widzę, gdzie mam tym Kitku przejść. Zawsze... Oczywiście kot jest tam, gdzie musi być, tak? Nigdy go nie brakuje. Dobra, tu pewnie też będzie jakiś skafander, nie? Co? Taka muzyka, jakby się gdzieś, kurde, coś pojawiło. No chyba jeszcze nie. Dobra, dawaj mi skafander, a nie... O, jest tutaj. No! Kurwa. Zbierz to. Trzeba jeszcze 3. Super. Dawaj, Kitku. Lecimy. Tup, 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 tup. Miaucz. Miau. Wow. Wow. Aha, to fajnie, że czaszka sobie tak jest w tym. Co to jest? Event? Jak to się po polsku? No, cokolwiek. No, skacz. Kitek, nie denerwuj mnie. Skoczysz tam. Hops. O kurwencja. Gdzie? Ty, ale jak ja jestem w kocie, to też mnie wykryją demony, czy nie? Jezu, przestraszyłam się. Wentylacja, no. Powiedzmy, gdzie są te demony? Kurwencja, aż 3 na raz. Ostatnio się to niedobrze skończyło, jak były 3 na raz.
Ale może ty, a nie przeszłabym koło nich jakoś gdzieś? Strasznie tu ciemno, nic nie widać. Ty chyba żaden się nie ten. Nie złapał się na mnie, co? Nie, stąd chyba nie ma wyjścia. Foken! Ale mi smutno, że muszę iść po te... No kurczę, co jest? Ała! Swędzi utko. Ciągle mnie coś swędzi, no. Dobra. Musimy niestety zejść na dół. I szczerze, naprawdę nie wiem, jak to działa. Czy oni mnie jako kota wykrywają, czy nie. Ty, gdzie ja jestem? A, bo kot się wspina. Kurde, ale ja nie chciałam, żebyś ty się wspinał. Chciałabym, żebyś na dół schodził. Typie. No ta, no nie wyjdę z niego. Znaczy, co? R, schowaj się. Cicha. Oni są gdzieś tam. Czy. Tu mogę wejść? Mogę. Tu jest gdzieś jeden. A nie ma w ogóle schowajki. Czemu tu nie ma schowajki? Niedobrze. No kurwa, jak jeden się odwróci, to też drugi się odwróci. No co za gnoje straszne. A może jakoś ich po prostu ten... Przejdziemy koło nich. Okej, żeby się odwrócili. No, odwróćcie się, koledzy. Tego jednego tutaj mogę hapsnąć, jak się odwróci. O, a i tak. Dobra. Jeden dead. Deadge. O. Dostanę, jak on łazi. O, ty się odwracasz, czy coś? Odwraca się. No nie! Jeden odwrócony, to się drugi patrzy, nie? Oj. Fuck. Ty, a jakby na niego... Kurde! Nie wiem! Nie wiem! Jak ich złapać. Poczekam, aż się odwrócą i zajdę go od tyłu jakoś. Czemu on ma... Kurde, taki... Jeden ma lampeczkę na głowie, a drugi... nie wiem co. D i tak. Wykończony. Zobaczył mnie ten ostatni? Nie widział mnie, pa, 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 pa. Dobra. Ale akcja. Jestem egzorcystą. Jak się odwróci, to lecimy na niego, nie? Kurde, bo on jeszcze na bok idzie. I w ostatniej chwili. S i tak. Dobra. Do wora tam, śmieciury. Dobra. Co my tu mamy? Co to jest? Jakaś laleczka w ogóle. Albo płód, w sumie nie wiem. Ostatnio zobaczyliśmy coś takiego, to kurde się okazało, że to płód na ziemi leżał. Ej. Here. Show some mercy. I wish I could help. I'm sorry. I wish I could help. Skąd wiesz, że to nie są twoje? Może jednak są. O kurde, pa, pa, pa. Jaki obraz. Ciekawe, kto to namalował. Tutaj totalnie pusto. Dobra, gdzie mogą być jeszcze skafandry? Tutaj nie było. Co to? Przyjrzyj się. Całkowite unieruchomienie.
Dajcie skafanderki, co? Tam mogę przejść. Tu mam kibelki zamknięte. Tutaj? Czyli mogę iść tam do góry, ale czy chcę? Wydawało mi się, że tutaj chociaż jeden skafanderek to będzie, nie? O, to? Co to? Przyjrzyj się. Przyrządy. No shit, Sherlock. Przesyłka, notatka. Rady Rexa. Whatever. Rex pewnie, no... Nie chciał, żeby swoja siostra się z kimś takim jak ja zadawała, nie? Kto by nie chciał mieć przyjaciela ducha? Nie no. To nie tak. Nie tak jak myślisz. Jak to? Ej, co? Nie przejdę tutaj? Kurwencja, to na co ja tu w ogóle szłam? I tutaj nie przejdę. Kurde, jakaś mapa by się tu przydała, naprawdę. Jak inaczej mam przejść? A może... duchem? Tam nie ma jakiegoś ten? Nie, nie ma. Kurde, bele. Dawać kota. Jak leczą tu? Oj! Jezu, prawie wdepło mi w kupę. No, skup się. Jak on się nazywał? Kurde. Jak się nazywał główny bohater? Detektyw. Detektyw, no. Tutaj ci nie mogę pomóc. Tutaj nie wiem co, tu się mogę pochować, tylko że ja nie chcę się chować. Zipek, którędy się idzie? Chyba, że kota muszę wziąć i kotem... Ale nie, nie otworzę kotu drzwi. Nie? Żeby on w ogóle przeszedł tam. No zgubiłam się już, no. Alp. No to tu byłam. Tu, nie w tą stronę. Kurde. Dobra, to powiedzmy, że naszym odnośnikiem będzie to miejsce, z którego przyszliśmy, czyli to pomieszczenie z kotem. Tylko muszę teraz znaleźć. I od pomieszczenia z kotem w którą stronę? Gdzie jest ten kitku? Kitku. Nie w tą stronę. Kitku był tutaj gdzieś. Tu? Tu? Tu nie? Tutaj był kitku. Był i go nie ma. Ale tutaj był. Dobra. Tam w lewo, po prawej od... Kurwa, co? To w lewo czy po prawej? No. Drugie prawo, no. No. Które lewo? Dobra. To jeszcze raz. Sprawdzamy tutaj. Czyli jeszcze raz. Odnośnik, tak? Tu jest wyjście, więc jak w lewo, no to w lewo od tych drzwi, czyli tam. Jak w prawo, to tam, nie? Dobra. Sprawdzamy jeszcze raz. Gothic MV4. No. Jak żyć, panie premierze? Siusiu mi się chce. Nie no, tu nic nie ma. Tutaj. Tu w środku też pewnie. Nic nie ma. Tu jeszcze są jakieś te... Nie no, tutaj też byłam. Tu już nie przejdę. Muszę zamknąć szybę w aucie. Siedzę przy... O, ho, ho. Eksik. No.
Terapia bólowa. No super. Tu nic nie zrobię. Ja, może ten kot mi gdzieś poszedł? A ja powinnam z tym kotem tutaj przyjść? Nie, no, no to jest tak wielkie tutaj pomieszczenie, że na pewno by go nie zrobili tylko na pokaz i żeby się tylko przejść kawałeczek, nie? Musi tu być jakieś przejście. Dziaba, dziaba. Może tam na górze w jakąś ścianę musisz wejść. Kurwa, nie próbowałam tego nawet. Dobra, tu na pewno nie. Tutaj też nie, tu też nie. Tutaj też nie. No i tutaj też nie. No niestety nie. Kurde, no. Coś mi tu nie pasuje. A nie da się tego jakoś usunąć? No ja jestem na 100% pewna, że tam powinniśmy pójść, no. Nie ma tutaj... Jak inaczej się mamy tam dostać? A wejdź na tą klatkę i zrób salto. No w normalnym świecie, jakby nasz detektyw umiał kurwa skakać, to by bez problemu się nawet nie skacząc, nawet by się kurwa położył i rolnął się na bok, no. Też by działało. To nie. Fajne krzesełko. Też te takie. To komputerka by mi się przydało. Nie musiałabym chodzić siku. A skoro o tym mowa, to pójdę na szybkie siku, bo się zesiusiam zaraz. Ze dwóch.